W sobotę nie po raz pierwszy i z pewnością nie ostatni siedziba spółki KZB Legionowo stała się lokalem wyborczym, lecz tym razem w mieście jedynym, ponieważ chodziło o wybory, w których mogli uczestniczyć tylko nieliczni mieszkańcy. Dzisiaj w Legionowie i w całym kraju Platforma Obywatelska wybiera swoje władze. Mamy system demokratycznych wyborów raz na 4 lata. Każdy członek decyduje o tym, kto będzie przewodniczącym partii, kto będzie szefem regionu, kto będzie szefem Platformy w danym powiecie i jacy ludzie zostaną dokoptowani do składu Rady Powiatowej. Także te najważniejsze władze oraz delegaci na zjazd, który jest najważniejszym ciałem decyzyjnym Platformy, właśnie dzisiaj dokonuje się ten wybór. W Legionowie i w 240 lokalach wyborczych w całej Polsce. Jak głosi statut PO, w partyjnych wyborach mogą wziąć udział tylko ci członkowie, którzy nie zalegają ze składkami. W tej sytuacji, zwłaszcza po powrocie do Platformy Donalda Tuska, zaczęli oni czym prędzej regulować swoje zaległości. Dość wspomnieć, że od stycznia ubiegłego roku, gdy partią rządził jeszcze Borys Budka, liczba uprawnionych do głosowania zwiększyła się o 3000. Zdaniem Jana Grabca także w wyborach władz Platformy Obywatelskiej duża frekwencja jest szalenie istotna. Bo to też świadczy o kondycji Platformy, a niewątpliwie ostatnie 3 miesiące od powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki to taki okres dużego wewnętrznego ożywienia. Dziś ludzie Platformy są przekonani o tym, że zwyciężymy w najbliższych wyborach parlamentarnych, że wszystko jest w naszych rękach. Oczywiście musimy szukać porozumienia i z innymi partiami opozycyjnymi, i ze środowiskami, które wyrosły w tym czasie na opozycji, i z tymi środowiskami, które organizowały protesty kobiet, z KOD-em i wszelkimi innymi stowarzyszeniami, które powstały w tym czasie, bo wszyscy mamy jeden cel, taki, żeby w Polsce było normalnie, żeby władza nie okłamywała obywateli, żeby złodziejstwo, nadużycia nie były tuszowane. No i żeby, choć to zależy nie tylko od polityków, wreszcie zatrzymać szalejącą drożyznę. Władza powinna rozwiązywać te problemy, a nie zajmować się bijatykami na górze. Tak rozumiemy swoją misję i tak będziemy chcieli w ten sposób prowadzić w przyszłości władzę, by ta nowa władza po kolejnych wyborach zajęła się tym, czym powinna zajmować się władza w Polsce, tym, czego od nas oczekują ludzie. W sobotnich wyborach były legionowski starosta występował w podwójnej roli. Członka Platformy, lecz także kandydata na szefa jej mazowieckich struktur. I to kandydata po rezygnacji swego zaprzyjaźnionego rywala, Murowanego. Po pierwsze serdecznie dziękuję Andrzejowi Chalickiemu, który był do tej pory przewodniczącym. Bywał w Legionowie, zna to miasto, wspierał nasze pomysły na aktywność publiczną. Porozumieliśmy się z Andrzejem Chalickim. Andrzej wybrał większe zaangażowanie w Europarlamencie. Jest tam europosłem, szefem delegacji polskiej, więc ma przed sobą ogromne zadania, zwłaszcza w dobie tej chybotliwej sytuacji Polski w samej Unii. Wiele zależy od jego aktywności właśnie w Brukseli i Strasburgu. I Andrzej Chalicki poparł moją kandydaturę na szefa regionu. Regionu największego w PO, a więc bardzo ważnego zarówno z perspektywy wyborów samorządowych, jak i parlamentarnych. Zgodnie z przewidywaniami Jan Grabiec w Cuglach zdobył zaufanie większości partyjnych koleżanek i kolegów. To oznacza, że funkcję rzecznika Platformy będzie musiał przekazać komuś innemu, a samemu zająć się odbudowywaniem poparcia społecznego do PO i szerzej do całej klasy politycznej. Najważniejsze zadanie przewodniczącego regionu to przygotowanie całego Mazowsza do tego, żeby wygrać wybory samorządowe i żeby zwyciężyć w wyborach parlamentarnych. To jest moje zadanie i za to będę odpowiadał przez najbliższe lata. Staramy się rozmawiać przede wszystkim wewnętrznie o różnicach między nami, bo wiemy, że na zewnątrz musimy stanowić jedną drużynę, niezależnie od ambicji, indywidualnych pomysłów, spojrzeń. Wszystkie pomysły zgłaszane przez kandydatów, tak naprawdę jeśli są dobrymi pomysłami, powinny być wykorzystane przez tego, kto obejmuje funkcję, kto zostaje szefem. To jego odpowiedzialność za to, żeby w Platformie mieścili się wszyscy, tak rozumiem też swoją rolę. Nową i o wiele trudniejszą oraz bardziej niewdzięczną od poprzedniej, bo gdy w kolejnych wyborach Platformie jednak powinie się noga, jako winni wskazywani będą jej sternicy.